Wystawa jest połączeniem dwóch pozornie odrębnych, nie mających ze sobą zbyt wiele wspólnego opowieści. Opowieści o kulturze społeczności San i o kulturze społeczności Aka, czyli inaczej o Bushmenach z terenów Afryki Południowej i Pigmejach z Republiki Środkowoafrykańskiej. Cała część pigmejska mówi o tej współczesności w Republice Środkowoafrykańskiej, o sposobach przetrwania w zmieniającym się tam świecie, adaptacji do tych zmiennych warunków. To w wypadku kolekcji Sanów to jest opowieść o tym, co się działo 90 lat temu. I chociaż to jest inny obszar Afryki, inna kultura, problem był ten sam. Stopa 90 lat temu, profesor Stopa, który jest twórcą tej kolekcji, zarówno tej części muzealnej, jak i tej muzealiów, jak i archiwaliów, mówił o tym samym. Otóż mamy do czynienia z zanikającym światem, znikającą kulturą. Na wielką skalę wycinanie lasów to jest największy problem, jaki jest ogólnie, wydaje mi się, że w całej Afryce, ale w Republice Środkowoafrykańskiej na ogromną skalę wycina się lasy. Tak jak 12 lat temu przyjechałam do Republiki Środkowoafrykańskiej, ci pigmeje nie byli w tak tragicznej sytuacji. Obecnie chorują na dużo więcej chorób niż wcześniej, bo wcześniej leczył ich las. Teraz już nie mają tych drzew, nie mają tych krzewów, wszystko im zostało wycięte. My sobie nie zdajemy sprawy, w jaki sposób nasze działania, nie mówię tutaj o Polsce, mówię o całej Europie i tak naprawdę o tym już rozwiniętym świecie, jak nasze działania tutaj wpływają bardzo na najbiedniejsze osoby, na najbiedniejsze grupy. Wycina się lasy po to, żeby robić piękne podłogi, po to, żeby robić piękne meble. No nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko, co się dzieje 5000 kilometrów od nas, potem i tak będzie na nas rzutować. To jest związane z wielkim wydarzeniem, jakie będzie miało miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 23-25 maja, czyli 7. Kongres Afrykanistów Polskich się będzie odbywał i to będzie ponad 200 naukowców zajmujących się Afryką. I to jest świetny pretekst, żeby pokazać im tradycje afrykanistyczne Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Że tutaj 100 lat temu wcześniej już były tego typu badania i Roman Stopa jest fantastycznym przykładem badacza polskiego, który tego typu badania przeprowadził i osiągnął międzynarodową sławę, bo to jest jeden z nielicznych naukowców polskich wymieniony w Encyklopedii Brytanica z adnotacją jeden z najwybitniejszych badaczy języków blaskowych. Thank you.